szybki przegląd krakowskich śmietniczków. Zobaczymy, czy w ogóle nam się tutaj coś uda gdzieś dostać. O, właśnie, zamknięte. Ale tu widać w sumie, że nie ma nic ciekawego. To jakieś płyty jedynie leżą. Wszędzie jest bardzo ślisko. Straszny lód. O, tu jakieś krzesełka. Fajna ta skrzynka na piwo. Czy wodę upłynie? W stanie strasznym. To za wysypisko. Czwarte. No widzicie, kawała. Bursztyn. O, czyli coś jednak. Piruka. Jeden świetniczek i kolejne choinki. Choinki. Tarki są pięte. To było kiedyś ładne krzesło. Tak, no, nawet tu nie widać za bardzo. A tu jakieś ładne bombki kiedyś było. No. No niestety. Szkło zostało. I choinki. I tu oczywiście będzie zamknięta. No tak, zamknięta. Ręcznie robione. Ale wielkie pudło. Pudło w pudle. No to coś jest w tym pudle. Co to jest? To jest stolik w tym pudle. Po kogo? No właśnie ciężko zobaczyć, ale widać, że to jest tu. Tu nogi. Aha, taka ława. No tak, taka ława. Taki. Myślałam, że to puste pudle. To jest pociąg. Tak jak widać. Taki rozsuwany.
to coś wisi. Kilka bombek takich plastikowych. A tak to chyba nic ciekawego. Nie. Widzę. Żeby się coś tam znalazło, ja by przekopał całe. Co, jakieś buciki. To co mam ciekawego, tu śmieci. Tu roślinko biedno. Garnak. To też ogromne śmieci. Fajne krzesło mam pęknięte tutaj. Nie wiemy co tu się stało, ale ten kosz dosyć dziwnie wygląda. Jest taki stary. Jakiś obrazek. Fajny. Bardzo. Sosno obczaj. Taki mieniący się. Czy jest jeszcze jeden? O, i tu jest jeszcze jeden. O, czekaj. No, tak, nie widać na kumarze za bardzo, ale jest to. Zajmie mi się. Mieniący. No, tu mamy jeszcze jeden. Ale potem dalej. Sobie tutaj zobaczę. Co tutaj jest. Pęki, jakieś meble. Coś. O, zamknięte. Tutaj co jest? Co to jest? To jest. To jest to. Maszyna. Maszynka. O kurczę. To jest odgryzki. Obrotki. Jeden, drugi. Nie wiem, czy coś tu jest. Tylko tak samo sławiki. Tutaj jest ona świetniczka od szkła. Całkiem ładny talerz. Klejony dziewnięty. O, Sławek. Ale sam jest jakiś tam. W tym świetniczku. Tutaj widzimy jakieś ozdoby świąteczne. Jedno, drugie, trzecie. To niestety deszcz zaczął lać i obustowali, jakby też nie wiadomo, co się działo. Zerknijmy. Mamy zwykłe wszystko, tylko tam troszkę widać i nie się nie zobaczy. O, wybuchka.
Ej, śliczne. Takie. Takiego. O. I starego. No szkoda, żeby to poszło na śmieci. No tutaj widzę, że w tej siatce też są. Są wszystko bombki. Patrz, takie ładne. Nie. Nic nowego, ale ryby na naszym dołku. Te całe te trzy. No są fajne, ale to nie jest taki plastik. Nie. Taki, w sensie one są. O, to są lampki. O, no to tym bardziej. Tylko chyba. O, jeszcze świecą. Eleganckie. Dobra, to teraz pakować do auta. A to się zobaczy w tym worku. Wielkanoc się zbliża. Chodź. Chodź, jaka Wielkanoc. Jakie to jest słodkie. Tutaj się jabłuszka pokazywała, no. Jabłuszka też są świetne. To świetne. Okej, do kawałka. Dobrze, że się tutaj nie zbierasz. No nie. No, to trzeba tak grać w momencie. Niekoniecznie. Ty jeszcze trzeba przyjrzeć te dwa bory. Bo nie jestem pewna, ale nie zawarto. Rzeć wszystko. Ja, da się ciąg. Ej, tutaj Wielkanoc otwarty. Mi się dziwię, że to jest. Ej, piękne. Piękne są. Mi się jest podobają to... takie bory. Chcemy je wrócić do tego jednego poru? No. To jest mokre wszystko. W Krakowie widzieliście, co znalazłyśmy, a w pierwszej chwili w Katowicach i już. Chyba jednak Katowice są lepsze na takie imprezki. Ale ja pogoda jest paskudna. Pewnie zależy kiedy. Nie? Tak, jakbyśmy poszli dzisiaj, to by też nie było, nie? Gadanie tylko. Ale robimy wojnę, co było więcej w Katowicach, gdzie w tym. Ale się chyba przyjdzie. I naprawdę. Nie wiem, to wygląda, że to samolot. Tak, ale... wszystko to wygląda jak samolotko, no. Tylko to, żeby się zniszczyło. O, takie. Mamy takie kilka. O, bagażku? Nie, plastik. Plastik. Okej. Okay. To drugie warto zobaczyć. Nie, czyli spojrzymy, czy sobie pozbieramy i zostawimy gdzieś na widoku. Ja... Bo tak samo masz tutaj, widzisz te. O, weź tego jeszcze jednego dziada. Ciekawe. Bo. To takie jak moczy jaja. Ej, to się z metką jest? Z metką? Nie, mi się nie, to mi się w oczach zmieni. To się musiało napracować. To jest mieszane. Jajeczko. To jest materiałowe, nie? Materiałowe. Dobra, to co połowę wybieramy jeszcze troszeczkę rzeczy z tego, bo też... O, troszkaweczka! Ładna. No i tyle tego. Właśnie raz, dwa, cały tam jeszcze. Powybieramy sobie z tego dla siebie coś tam może po rodzinie porozmawiamy. Zobaczymy. No ale fajne, naprawdę. Co za takie jajeczka. No. Ale dziwne, to tak ten Wielkanoc, nie? W sumie. Pewnie ktoś zmienił sobie dekorację. Pewnie tak. Dobra, idziemy do kolejnego. I tak tutaj na sam koniec, taki hit w sumie, dla nas przynajmniej, wzięty właśnie też od państwa, którzy się musieli tego pozbyć, więc to było w ogóle w nocą tam jechaliśmy, to nie chcieliśmy tego nagrywać wszystkiego, więc tak już na żywo w pokoiku sobie stoi. Taka, w sumie nie wiem, czy taki stoliczek to można nazwać bardziej. To jest konsolka. Gięte nogi. Ona była o dziwo zaskakująco lekka. Więc pewnie to nie jest jakieś tam faktycznie antyczne, tylko wzorowane. To jest... No takie stare. A na pewnie przerobione po prostu gdzieś tam z PRL z jakiejś konsolki. Ale bardzo ładnie się to prezentuje. Tutaj ma otwierane.
te szczegóły lepiej wykonają. Tak, więc jest taka duża szuflada. A tutaj mamy do tego jeszcze fotel w stylu ludwikowskim. Wzorowany, stylizowany. To najpewniej zrobiony z fotela z lat 70. z PRL-u. Ma bardzo ładne te wszystkie szczegóły. Takie same tej kuleczki ozdobki, co przy szafce. Różne elementy ma, też takie piękne nogi. Tego mamy dwie sztuki. Tylko na ten moment tutaj został sobie jeden. No myślę, drugi no nie mieści, musimy znaleźć jakieś zastosowanie. Do tego jeszcze było taki sekretarzyk, komodka. I ona jest otwierana od góry, więc też może służyć też za jakieś biurko, takie no takie do pracy, ale na ten moment to nam się strasznie spodobało. No i teraz mamy zagwozdkę. Jak tutaj to ładnie urządzić? Tutaj są całe gablotki właśnie z kurami, z rybami i tak dalej. Tutaj też kawałek widać szafeczki nocnej, co ostatnio też wzięłyśmy, więc tutaj by do tego pasowało. No ale kurczę, musimy pomyśleć, jak tutaj to ładnie ogarnąć, żeby pasowało. No bo nasza lampka i tutaj pan marszałek, no fajnie się tutaj to pasowuje do tego. Naprawdę bardzo mam mało zniszczone gdzieś tu, to jakieś takie lekkie rzeczy, więc naprawdę nic przy tym nie trzeba byłoby robić. A fajnie, stabilne, fajne. No jak ja to zobaczyłam, mówię, nie no, cudne. To jeszcze zobaczę z drugiej strony. Te krzesła często są używane do różnych przeróbek. Można sobie spersonalizować te całe to bicie. Z tyłu są sprężyny i pasy. I utrzymują. No też tutaj nic za bardzo nawet nie jest zniszczone. Tutaj, o, gdzieś tutaj, o, tu jakaś mała dziurka. Tak wygląda, jakby tutaj coś się przypaliło delikatnie albo coś, no. I to jest w sumie wszystko. To przy tym wzorze nawet tego za bardzo nie widać. No. Więc fajnie się trzyma. No. Więc w sumie tak na sam koniec taki hit. No bo naprawdę. Ja się z tym zakochałam, Ewela troszkę mniej. Ale zobaczymy. Może jak tutaj chwilę postoi, to faktycznie będzie bardziej się dopasowywać do tego wnętrza. Wcześniej inny fotel sobie był. Też wzięty z Hasioka. Ale ten jakoś tak lepiej tutaj. Lepiej tutaj to wygląda. No, chyba najbardziej te wszystkie właśnie takie kamyczki alamosiężne. Wszystkie takie zdobienia tutaj też, co są. Więc tu nie mamy złotego w domu, żeby tutaj jakoś to dopasować. Ale pomyślimy, pomyślimy. No. Jak się nie ma pałacu, to się zrobi w spokoju pałac. Okej, to chyba wszystko z nowości.